Myszka MX Master 3. Czy jest warta swojej ceny? Kilkuset złotych, 400 czy 500 złotych? Używam jej od pół roku, więc coś mogę na temat powiedzieć. Znalazłem 5 powodów, żeby powiedzieć: tak, super, kupuj tą myszkę, ona jest dla ciebie, ale też 5 powodów, zastanów się, może skorzystać z jakiejś innej. Nazywam się Bernard Frugaj. Na tym kanale opowiadam właśnie o tego typu gadżetach, których sam używam, które znam, które zostały mi polecone z jakichś dobrych źródeł, żeby tobie ułatwić życie i przetrwanie w tej dżungli cyfrowej. Przechodzimy do tematu, czyli 5 powodów, dlaczego uważam, że ta myszka to jeden z lepszych zakupów, jeśli chodzi o akcesoria komputerowe. Po pierwsze, świetnie leży w dłoni. Tutaj firma Logitech słynie z tego, że wkładają dużo serca i uwagi w to, żeby projektować swoje rozwiązanie i faktycznie ta myszka jest tak ułożona, że moja dłoń, moja ręka się nie męczy, gdy pracuje z tą myszką. Drugi powód to współpraca z aplikacjami. Na przykład, gdy montuję wideo tutaj w iMovie, czy używam jakichś innych aplikacji, to te przyciski funkcyjne, czy tutaj to pokrętło po lewej stronie, bardzo fajnie współpracują z aplikacjami, ułatwiając operowanie na ekranie. Trzeci powód to taki przełącznik, który jest w dolnej części myszki, gdzie możesz przestawiać pomiędzy trzema dowolnymi urządzeniami w dowolnym systemie operacyjnym. Czy na Windowsach, czy Mac, iOS, czy Android, po prostu możesz połączyć tą myszkę z różnymi urządzeniami, po prostu przełączać między tymi urządzeniami, z którymi w danym momencie pracujesz. Kolejny powód, taka ciekawostka, że ta myszka pracuje także na szklanym stole. Podobno jest niewiele myszek na świecie, które są tak zrobione, że bez problemu pracują na szkle. Tutaj Logitech ponoć ma jakąś specyficzną technologię, która właśnie sprawia, że ta myszka i też jeszcze chyba jest kilka innych myszek ich linii, które działają na szklanym stole. Także jeżeli masz taką sytuację, że gdzieś w biurze czy na prezentacjach często jesteś na szklanym stole, to może to być dobry powód. No i nie jest to zaskakujące, że produkt Logitech jest solidnie wykonany, szczególnie produkty z tej półki cenowej, to trudno się o czegokolwiek przyczepić, to jest porządny produkt, dobrze zrobiony. Jednak świat technologii nie jest czarno-biały i są też powody, które kazałyby się zastanowić, czy aby na pewno chcę wydać 400 czy 500 zł na to malutkie cudo techniki. Pierwszy komunikat przeciw tej myszce jest to, że w zasadzie, jeżeli niekoniecznie zależy ci na tym, żeby to była myszka bezprzewodowa, na Bluetoothie, ale zaakceptujesz też myszkę na kablu, no to powiem ci, że wcześniej używałem myszkę M500S Logitecha. Jest podobna, jeśli chodzi o design i też świetnie leży w dłoni. Tak naprawdę jedyną poważną różnicą jest to, że ona jest na kablu. Jest to myszka USB, także jak niekoniecznie szukasz czegoś na Bluetoothie, to za połowę ceny będziesz mieć podobne doznanie, jeśli chodzi o leżenie w dłoni przy tej innej myszce, tej właśnie przewodowej M500S. Teraz może się okazać, że w ogóle to, o czym mówię, czyli to świetne profilowanie, to, że myszka wspaniale leży w dłoni, nie ma dla ciebie takiego wielkiego znaczenia, natomiast myślisz sobie, kurczę, 400-500 zł za myszkę, a nie można kupić czegoś porządnego za 50 mniej więcej złotych? Można, na przykład myszkę M190 prostą, która nie jest profilowana do dłoni, ale jest wystarczająco duża i przydająca się w takiej pracy biurowej, kosztuje chyba mniej więcej 50 zł. Ta M190, to wtedy oczywiście no nie wydawaj 400 czy 500 zł na taką, tylko weź sobie jakąś prostą myszkę. Ta myszka, ona jest duża, ona jest konkretna i niekoniecznie nadaje się do tego, żeby ją wrzucić do plecaka czy gdzieś pojechać na prezentację. Wtedy radziłbym raczej albo skorzystać z siostrzanego modelu, czyli MX Anywhere czy Anywhere, czyli wszędzie. Jest podobna funkcjonalność, ale ta myszka jest wyraźnie mniejsza. Ona właśnie służy głównie tym rozwiązaniem takim mobilnym, zdalnym. Albo nawet niekoniecznie kupować znowu tą drogą z tej serii Master, ale na przykład gdzieś znaleźć online taką V220 stary model, po prostu tutaj z tą przystawką, bezprzewodowa myszka, bardzo dobra, służyła mi wiele, wiele lat, notabene ja ją teraz wrzucam gdzieś na Allegro za złotówkę, także jak chcesz ją ode mnie przejąć, to po prostu sobie policytuj. Czy jest w tej chwili też taka modna, ciekawa myszka Pebble za mniej więcej 100 zł właśnie od Logitecha, one też się właśnie świetnie dają do podróżowania. Czwartym powodem przeciwko tej myszce, którą dzisiaj prezentuje, jest to, że być może ty chcesz ułożyć sobie dłoń
pionowo, tak, no bo są w tej chwili rozwiązania już takiej ergonomii dłoni, że można pionowo pracować, to już to nie kupuj tej myszki, tylko kup MX Vertical, czyli taką myszkę Logitecha, która pozwoli ci trzymać dłoń pionowo. Moja koleżanka ją używa i widzę, że jest całkiem zadowolona. I ostatni, piąty argument przeciwko temu dobremu skądinąd produktowi MX Master 3, no to jest tak naprawdę sama marka Logitech, która z jednej strony słynie z jakości, ale też z wysokich cen. W związku z tym, jeżeli rzucisz okiem na inne marki, no to masz całą paletę, czy z firmy Xiaomi, czyli ten brand Mi, czy Ugreen, czy Sateki, czy nawet taki Amazon Basic, czyli taka budżetowa seria Amazona, czy masy innych marek, które na przykład znajdziesz na zaprzyjaźnionej z nami stronie techonik.pl. No i tam za dużo mniejszą, niższą kwotę niż od Logitecha jesteś w stanie kupić myszki. Także reasumując, tak, jestem z tej myszki zadowolony, używam ją przez pół roku i robi to, co ma robić, natomiast jestem przekonany, że to nie jest produkt dla każdego i niekoniecznie musisz od razu szukać w kieszeni 400 czy 500 zł, żeby zaspokoić swoje potrzeby związane z myszką. Jest na rynku dużo innych rozwiązań, które prawdopodobnie za mniejsze pieniądze będą dla ciebie dobrą relacją jakości do ceny. Natomiast jeżeli cenisz sobie komfort, jeżeli pracujesz dużo w biurze, tak jak ja, no to prawdopodobnie to rozwiązanie MX Master 3 będzie dobre. Zresztą wielu recenzentów to też potwierdza. Ja tak mówię, no pół roku używam i jest to dobra myszka. To tyle na dzisiaj. Tutaj jeszcze z boku wyświetlę ci okładkę innego filmu, który warto obejrzeć. Mam nadzieję, że wciągnę cię też w dyskusję tutaj w komentarzach. Wszystkiego dobrego i pogodnie cię pozdrawiam.